Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli mecz z Phoenix Suns. Dwa odcinki temu z nimi graliśmy i sprawiliśmy tam naprawdę wielką sensację przez to, że daliśmy radę z nimi wygrać. Jestem ciekawy, czy dzisiaj będzie Booker, bo Bookera akurat nie było. Był Durant, był Bradley Beal, był Ayton, ale nie było Bookera. Jestem ciekawy właśnie, czy Booker prawdopodobnie doznał kontuzji gdzieś już na samym starcie sezonu, bo na pewno nie wymienili go, nie ma szans, żeby go Suns wymienili. Więc jestem ciekawy, czy będzie ten mecz, czy nie. Oczywiście w poprzednim odcinku akurat robiliśmy questy, bo właśnie nie chciałem dwa odcinki z rzędu grać z tym samym rywalem. Myślę, że to właśnie jest dobry pomysł, żeby tak w miarę, jeśli są takie, jak właśnie, jest taki kalendarz, że mamy, bo widziałem też, że właśnie w kalendarzu przyszłości jeszcze będziemy mieli takie właśnie dni, że będziemy mieli po prostu dwa mecze z rzędu z jednym zespołem, to jednak to będę chciał wtedy właśnie robić questy pomiędzy tymi pojedynkami, bo ja jakoś, no nie wiem, według mnie właśnie nie chcę jakby robić dwa odcinki z rzędu z tym samym rywalem, jak gramy. W tym meczu też zagraliśmy świetnie, to właśnie są nasze statystyki z tego meczu. 25 punktów, 17 asyst i jedna zbiórka, więc naprawdę no niesamowite liczby. 17 asyst w naszym czwartym chyba meczu w karierze. No nie jest to normalne, nie jest normalne, ale nasz gracz po prostu no świetnie wchodzi do ligi. I tak, co mam tutaj właśnie, czy mam coś tutaj do zrobienia, czy nie przed tym meczem? Wydaje mi się, że nie mam tutaj nic do zrobienia przed tym meczem. Chyba właśnie wszystko, co miałem w miarę powiedzieć, to powiedziałem, więc przebieram się. Zapomniałem też na poprzedni mecz Suns założyć właśnie, bo mamy tutaj, powinniśmy mieć sleeve'a, a nie mamy sleeve'a. Kupowaliśmy na pewno sleeve'a, czy ja go tylko mogę założyć na jakby, jak nasz zawodnik chodzi po mieście? Chyba tak, na to wychodzi? Troszkę głupie, jeśli tak jest. Zobaczmy właśnie, czy tak o to chodzi. Tutaj to mamy, no właśnie, kupiłem tego sleeve'a, ale ja myślałem, że go kupuję do grania. Czyli jest dosłownie tak samo jak w NBA 2K23. W 2K23 zrobiłem to samo, że kupiłem i byłem pewny, że je mam, a nie mam, więc no więc widocznie po raz kolejny po prostu nie jest oczywiście jakaś wielka rzecz. Wiadomo, że no ja jakoś nie wiem, lubię grać jak mam właśnie ten rękaw, lubię mieć tego sleeve'a i też nawet na nodze, ale no niestety właśnie tego widocznie właśnie znowu tak jest, że muszę do oddzielnego innego sklepu iść właśnie. Pamiętasz, tak samo było dosłownie w 2K23, co jest według mnie, no nie wiem. Powinno się właśnie, no powinienem móc mieć tego sleeve'a i jak chcę chodzić po mieście i normalnie. Tak jest właśnie z butami na przykład, bo na przykład buty tutaj, te które mam, te które właśnie mój gracz ma na sobie, to teraz to jest to same buty, które normalnie po mieście mój zawodnik chodzi. Kupiłem też właśnie ostatnio buty oczywiście Luki, Jordan Luka 1 też. Według mnie fajnie wyglądałem i też sobie dzisiaj założymy. I w nich też mogę chodzić i po mieście i grać, ale nie wiem czemu właśnie w nich właśnie mogę chodzić i grać właśnie i chodzić właśnie po mieście i grać w NBA, a w tych rękawach nie mogę, no nie wiem, to jest dziwne. A mamy właśnie tutaj, mamy to właśnie, Mamba logo left low elbow band, czyli właśnie to jest właśnie takie fajne akcesoria, które mamy chyba poprzez edycję, którą kupowałem, tak mi się wydaje, chyba dlatego to mamy. Więc jak już to mamy, to czemu nie, załóżmy sobie w sumie, nie mamy i tak właśnie jakiegoś sleeve'a, więc przynajmniej to jest zawsze jakiś to dodatek fajny, nie jest to nic takiego właśnie normalnie, aby się, no nie przypominam sobie, żeby ktoś zbytnio nosił taką jakby jedną taką, nie wiem jak to nazwać, ten frotka taka, nie wiem, no ale jakoś zbytnio tego nie widzę, ale w sumie czemu nie, jak mamy to, to użyjmy to, więc jesteśmy gotowi na ten mecz, mamy oczywiście starcie po raz kolejny, to też po raz kolejny jest mecz z Suns, oczywiście Footprint Center, mamy taki sam rekord w tym momencie. Blazers mają 5-0 start NBA, no jedno jest pewne, na pewno Lillarda nie oddaje, bo wątpię, żeby oddaje Lillarda i mieli taki rekord. Heat też mają 5-0, Cavaliers mają rekord 5-0, więc są drużyny, które mają naprawdę super start. I jeszcze właśnie zobaczył mi jedną rzecz, czy mam to gdzieś, powinniśmy to mieć gdzieś, Injury Report czy coś takiego. Stats tu może to będzie, tak, Injury Report i właśnie na przykład już Team Hardaway doznał takiej poważnej kontuzji, DeMar DeRozan jest też kontuzjowany, a Bulls mają 4-1 rekord. Kogoś chciałem na pewno sprawdzić, Bookera pewnie chciałem sprawdzić i tyle, tak, chyba tyle. Czyli Bookera nie będzie, Bookera nie będzie, on jest hurt, więc on może grać, bo nie jest właśnie out, on jest hurt, ale wątpię, żeby grał, więc to jest jedyny gracz, tak, to jest jedyny gracz Suns, który jest kontuzjowany, więc Bookera prawdopodobnie nie będzie po raz kolejny, więc to już właśnie wiemy. Dobra, więc możemy właśnie przechodzić do tego meczu, który mamy z Phoenix Suns. Jesteśmy w arenie Phoenix? Na pewno tak, jesteśmy w arenie Phoenix, więc możemy przechodzić na ten mecz już. C-
Ciężko będzie mieć lepszy mecz na pewno niż ten poprzedni. Ciężko pewno będzie, ale zobaczymy. Może jednak. Choć naprawdę to był zdecydowanie nasz najlepszy mecz jak na razie w karierze i ciężko będzie go pobić. Zdecydowanie. Muszę też przyzwyczaić się oczywiście cały czas w miarę do tego paska, choć już bardziej się przyzwyczaiłem, ale dalej jeszcze to jest kwestia właśnie wielu rzutów, że w miarę zapamiętał właśnie jak zmienię tego jumpshota, to znaczy to rzeczywiście, że troszeczkę jakby później w stosunku poprzedniego jumpshotu wyrzucam tą piłkę, a właśnie to jest kwestia przyzwyczajenia się oczywiście. Nie wiem, czy to jest ten shoot around warm-up, czy to ma jakieś duże znaczenie, czy nie. Nie mam pojęcia. Fajnie byłoby to zapełnić, choć tego nie zrobimy niestety. Musiałbym pewnie każdą trójkę trafić, mam wrażenie. Dobra, kończymy ten shoot around. Jestem właśnie ciekawe, czy to, nie może zaczynamy z takeoverem może od razu mecz? Kto wie? Naprawdę dziwnie widzieć tych, na przykład właśnie Duranta w garniturze, dziwnie bardzo widzieć. Są gracze, których po prostu nie wyobrażam sobie w garniturach zbytnio. Nie wiem, jakoś na przykład pamiętam, że widziałem raz na przykład w, nie wiem, to było chyba jak się właśnie, oczywiście w menu głównym chwilę nic nie rusza, to gra sama jakby odpala wersję demo i tam jakiś randomowy mecz. I pamiętam, że Grizzlies byli i Morant w garniturze to jest też jak widok, który był dla mnie mega dziwny. Są właśnie gracze, którzy nie wyobrażam sobie w garniturach zbytnio. Na przykład właśnie taki Morant, tacy właśnie niektórzy gracze właśnie nie wyobrażam sobie zbytnio. Durant na pewno był prędzej później, choć nie przypominam sobie tak na szybko, jakiś jego, jakby jego w garniturze tak na pewno musiał gdzieś być. Jak przecież sam odbierał nagrodę MVP, to wątpię, żeby się ubrał jakoś nie w garnitur, czy taki właśnie przynajmniej elegancki jakiś strój. Będziemy zaczynali to spotkanie. Tip-off wygrywa Ejton, więc oni będą zaczynać pierwszą i czwartą kwartę, a my drugą i trzecią. Goodwin, właśnie, oj, tu miałem mówić, że mamy dobry matchup, a zrobiłem już taki błąd duży w pierwszym, ale to jest dopiero początek, nie byłem jeszcze skupiony w pełni, ale właśnie no nie mamy najcięższego matchupu. Normalnie mielibyśmy tu, zakładam, że Bradley'a Billa albo Bookera. Tutaj widzę, że Goodwin się od razu do nas rzuca, można tak powiedzieć. Ale szkoda, że nie dostałem piłki od Wembiego. Aż gracz jest szybko strasznie zmęczony, to mi się bardzo nie podoba. Keldon. Jeszcze spróbujmy, nie mamy szansy i to. Nasz gracz się naprawdę szybko zmęczył. Przy praktycznie jednej akcji już cały pasek poszedł. Socha naprzeciwko Duranta. No nie mogę się dziwić, że Durant tak kończy bez problemu tą akcję. I ma piłkę Goodwin. No naprawdę to jest coś, co zauważyłem i jest ciężko mi się do tego przyzwyczaić, że strasznie wszyscy się rzucają do tych stylów, jakby naprawdę ciężko tą piłkę utrzymać. Spróbuję właśnie się miarę bardziej zastawić. Ciekawe, czy to będzie łatwiejsze, czy nie. Tak, tylko żeby nasz gracz właśnie nie chciał się znowu ruszyć teraz. Wow, naprawdę ten Goodwin. Mówiłem jak to... Oj, to się źle skończy, ale wolę już... I sfaulowany Sohan, więc ostatecznie to się dobrze skończyło. A naprawdę Goodwin jest naprawdę... Trzeba przyznać po prostu, że on gra oczywiście dobrze i się mocno od razu do nas stara, ale naprawdę nie jest łatwo, że jak ktoś tak cały czas doskakuje do ciebie. I dosłownie nie mam ani sekundy, tak naprawdę, żeby tutaj spróbować cokolwiek zrobić. Nawet właśnie, no nic nie mogę zrobić. Sohan rzuca pierwszy rzut, który jest niestety niecelny. Drugi rzut też jest kompletnie celny. Przynajmniej trzeci, mam nadzieję, że się uda. Trafię przynajmniej trzeci, to dobrze. Miał trzy rzuty, więc się spodziewałem, że jeden przynajmniej trafię. Naprawdę nie przypominam sobie, żeby Goodwin aż tak do mnie doskakiwał w ostatnim meczu, więc naprawdę to jest jedna z ciekawych rzeczy. Bradley Beal nie rzuca, ale teraz jednak rzuca, ale nie trafia, mamy zbiórkę. Biegnijmy, to może Goodwin nie będzie miał czasu, żeby cokolwiek zrobić. Devin Vassell. Szybko podaje do nas i... Przez przypadek kliknąłem zły przycisk. Powinienem i chciałem klikać kwadrat, ale nie wiem czemu palec mi ześlizgnął się i kliknąłem X. Po co? Ale no nie mogę powiedzieć po co, bo nie chciałem tego, tylko po prostu przypadek niestety. Głupi bardzo przypadek, ale teraz do Wembiego podanie, teraz chciałem podać i teraz to się dobrze skończyło. Dobra, mamy asystę. Ten start nie był najlepszy. Właśnie bardzo szkoda, bo to była naprawdę super akcja. Dostaliśmy taką piłkę, że spokojnie byśmy to trafili, gdybym właśnie kliknął w ten odpowiedni przycisk, bo mieliśmy tam dużo miejsca, że na pewno byśmy trafili. No to nic, to już się wydarzyło. Durant ma dużo miejsca.
za dużo miejsca, ale nie wykorzystuję tego. Sochan, szybko. Możesz tutaj wejdziemy, podaj do nas, o to chodzi. Mamy wsad, super. Bardzo dobrze rozegrana akcja. Pierwszy mecz też tak się zaczynał podobnie z Phoenix Suns, że oni od początku nas atakowali i był ten moment, w którym chyba było 40-21 dla nich, to była chyba największa przewaga, ale potem i tak wróciliśmy. Ayton, ja jestem tutaj na prawie czegoś i właśnie walczyć o zbiórkę, ale niestety już tutaj Ayton i tak tą akcję tutaj dobrze skończył punktami. Szybka piłka od Keldona. Keldon, oddaj do nas, my wchodzimy tutaj pod kosz i trafiamy, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mamy kolejne punkty, mam 4 punkty zdobyte. Kevin Durant. Ciężkie ma wyzwanie na pewno właśnie Jeremy kryć Duranta. Jednego z graczy, który jest najciężej kryć na pewno w NBA. Bradley Beal, Vassell jest przy nim. Dobrze Devin. I mamy piłkę, pięknie Devin. Jestem tutaj w razie czegoś, jeśli chcę podać Devin. Keldon, też jestem tutaj cały czas. Jestem cały czas tutaj, nie będę wymagał od nich podania, ale właśnie. Jeremy, atakuj, ależ blok niestety Duranta. No nic, no zaatakował Sochan, ale niestety blok był. Trafia teraz Okogi. Tak, to już Okogi. Szkoda tej akcji na pewno. I nie wpada. Aj, myślałem, że to damy radę zmieścić, bo mieliśmy w miarę tam miejsca na ten rzut. To nie było tak, że mnie dobrze bardzo krył Goodwin. Wemby zbiera. Piłka do nas. Devin Vassell. Chciałem właśnie potencjalnie piłkę. Durant, czy mnie on tak zaatakuje? Durant, bo mnie właśnie aż tak nie atakuje. Sochan, masz tam Okogiego. Spróbuj to wykorzystać. Dobra, trafi. Miałem mówić, że nie w taki sposób. Bo wydaje mi się, że mógł być łatwiejszy rzut, a naprawdę taki był jakby fadeaway z jednej ręki, taki dość nietypowy bym powiedział rzut, ale trafił. To jest dla nas oczywiście najważniejsze, że trafił. Kevin Durant rzuca, Kevin Durant trafia. Trójka od KD. Szybka piłka od Jeremiego, żeby złapał. Możemy tutaj właśnie podejść i to wpadnie czy nie wpadnie? Ciężko mi powiedzieć. Ciężko było widać z tego, a chyba nie wpadnie? Właśnie, oczywiście, no. Mogłem się spodziewać, patrząc na to, jak te nasze rzuty w początku tej kariery naszej wyglądają. No są ciężkie naprawdę wykańczyć te akcje, ale ta steal, super. Piłka do nas, piłka do Jeremiego. Jeremy stracił piłkę i piłka będzie Suns. Chyba nie, jednak nie. Czyli Durant dotknął tą piłkę widocznie. Tutaj ten niestety blok potężny Duranta na Jeremim. Szybko, szybko. Aj, liczę na tą piłkę. Teraz się wycofajmy może. Goodwin. Pół dystans i nie wpadło. Kto to trafił? To był Sochan chyba. Czyli to Sochan dotknął tej piłki. Nasz rzut prawie wpadł, ale ta piłka wypadła i tam właśnie od razu Sochan dobił ją, więc no dobra. Najważniejsze... Aj, teraz to daliśmy tutaj zbiórkę Shayton. Nie trafia. Nie trafia. Piłka do nas. Piłka szybko do nas. Nie ma tutaj nikogo. Keldon może trafi i trafia. Pięknie Keldon. Mamy asystę do Keldona, on trafia trójkę. Bradley Beal. Przyjmujemy tego Goodwina. Aj, Durant. Dobry miał ref screen. I trafia. Podaję do nas. Wemby i mamy to. Myślę, że tak, myślę, że ten alley-oop do normalnego gracza by się nie udał, ale Wembanyama jest tak wysoki i nawet jak on już opada w dół, to jeszcze ma oczywiście tak, jest wysoki właśnie, tak ma długie ręce, że on jeszcze, tą akcję wydaje mi się, że naprawdę wielu graczy już by nie dosięgło jeszcze, a on jeszcze dał radę złapać tą piłkę. Widać było potem jakby, że on już troszeczkę spadał w dół, a jednak jeszcze był w górze, bo zwykle te alley-oopy najlepiej właśnie rzucić jak gracz jest jakby najwyżej w powietrzu oczywiście. Tak tutaj właśnie wydawało mi się, że on już spadał w dół, ale jeszcze jest właśnie na tyle wysoki i na tyle ma długie ręce, że jeszcze i tak dał radę tą sytuację wykończyć. Więc właśnie dlatego się mega cieszę, że mam Wembanyamę w zespole i z nim się będzie naprawdę zawsze dobrze grało. 39-25 dla Phoenix Suns, więc po raz kolejny dzieje się to, co się ma dziać naprawdę. Dzieje się to, co powinno się dziać, czyli nam uciekają Suns.
Eubanks trafia, więc 15 równo punktów mamy straty do nich. Piłka szybka do Jeremiego. Dobra piłka do nas, tylko nie wiem, czemu nasz gracz jakby się tak aż zatrzymał. Dobra piłka do nas. Gordon nas nie powinien zatrzymać, ale oczywiście nas zatrzyma. Mam wrażenie, że w tej ofensywie naszej właśnie, no jesteśmy zdecydowanie za słabi ofensywnie, dlatego nie trzeba tutaj żadnego dobrego gracza defensywnie, żeby mnie zatrzymał niestety. Ayton dobrze sobie, nie Ayton, tylko nie wiem, czemu powiedziałem Ayton. Gordon sobie dobrze poradzi, nie wiem, czemu pomyślałem o Aytonie. Wejście pod kosz, to jest faul, charging faul. Jak ja nie lubię charging faulów na takich graczach jak Sentry czy Power Forward, gdzie ewidentnie nie powinienem go, moje uderzenie w niego nie powinno sprawić, że on spada kłoda dosłownie. Rozumiem, jakbym wpadł w gościa moich rozmiarów, to rozumiem, ale nie chcę mi się wierzyć, że Eubanks by tak spadł naprawdę, gdyby dosłownie nie był skupiony na tym, żeby od razu polecieć w dół, jak tylko by dostał malutki kontakt. To ja właśnie nie lubię takich charge'ów. No niby rozumiem, że no, taka jest zasada i rozumiem sędziów oczywiście, ale nie podoba mi się coś takiego jakby. Jeremy ma przeciwko Bolbola, ale dobra, nie będę, nie wiem czemu mój gracz chciał rzucić, oddaj Devin, piłkę od razu. Zach Collins, szybka piłka do niego, Zach tylko się właśnie, to jest faul, to jest zdecydowanie faul Aytona. Dwa rzuty osobiste dla Collinsa. I dwa celne rzuty osobiste od naszego centra tutaj, to bardzo dobrze. Właśnie Zach Collins ma grać jako center, to co właśnie pamiętam, czytałem, a na power forwardzie ma grać Wembanyama. Jestem ciekawy właśnie, jak to będzie wyglądało. Durant znowu, niestety Jeremy zgubiony na screenie i znowu Durant, jak ma tyle miejsca, to się nie pomyli. Wemby. I pięknie, po raz kolejny, ale już bez żadnego problemu do Wembiego. 29-45. Goodwin, Gordon. Bolbol zostawiony tutaj w tyle, nie Wemby, a Collins. I Bolbol nie trafia. Piłka do nas. Collins szybko pod kosz, wchodzi tylko dobrze. Właśnie bałem się, żeby czasem nie uciekał. Czasami gracze, tak się zdarzało w NBA 2K23, że czasami jakby nie schodzili, co było dziwne, do środka, tylko czasami bardziej do narożnika uciekali. To było dziwne, czasami się to zdarzało. Gordon. Eric Gordon, tutaj Goodwin, musimy na niego uważać, bo będzie tutaj chyba chciał wchodzić pod kosz. Gordon. Ktoś będzie musiał rzucać. Goodwin. Oby ten faul dobrze, bo te faule zapominam, że naprawdę łatwo tutaj naprawdę ten faul. A i Wemby dobrze, myślałem, że już jest za późno, myślałem, że właśnie że już nie da rada, a jednak świetnie zatrzymuje tutaj. My wchodzimy pod kosz i łatwy wsad, super. Fajna akcja. Najpierw chyba to nie był blok, tylko po prostu dobra defensywa, bo jednak chyba nie zablokował tej piłki tak Wemby, ale i tak, dobra defensywa i potem my trafiamy. Durant. Nie trafia. Nie trafia Durant. Musimy to wykorzystać. To jest ryzykowne, ale piękna wizja naszego gracza. Świetne podanie do Collinsa. Było to ryzykowne, bo jednak zanim ta piłka dotarła do Collinsa, wiedziałem, że jest dużo czasu, żeby się coś mogło zmienić, ale udało się. Timeout Suns. Wrócimy na 10 punktów. Ale wątpię, że była powtórka z rozrywki z poprzedniego meczu. Bradley Beal tak właśnie mało widuję w tym meczu, tak, Bradley Beal widzę i nawet go kryje, więc właśnie tak mam wrażenie, że nie widziałem go tak dużo w tym meczu. Bradley Beal. Oj, tego się właśnie boję, ale dobra, jeszcze myślałem, że mu jakby taki, można powiedzieć, że dach zrobię, czyli właśnie od góry go jednak zablokuję. Chyba Manu Ginobili, zawsze jak właśnie myślę o takim bloku, to mi się kojarzy Manu Ginobili i James Harden. W pewnym meczu chyba playoffs Manu Ginobili tak właśnie zatrzymał Jamesa Hardena, zrobił mu tak jakby taki dach, można tak powiedzieć. Wemby, rzucaj. Aj, szkoda, że nie ma zbiórki. Więc właśnie szkoda, że nasz gracz czegoś takiego nie zrobił tutaj. Super. Wiedziałem, że to może się nie udać, bo miał w miarę dobrze, był ukryty tam Bradley. Wemby. Ale nie trafia niestety.
troszeczkę pochopna decyzja, bym powiedział, Wembiego. Bradley z pół dystansu nie trafia. Jeremy zbiera. Piłka do nas. Nasz gracz niestety nie jest najszybszy, ale biegniemy pod kosz. Jest faul. Tutaj rzuty osobiste chyba właśnie są troszeczkę szybsze, muszę o tym pamiętać. To też właśnie jest kwestia przyzwyczajenia. Nie wiem, czy to wpadnie. Oj, nie wpada niestety. No na razie właśnie cokolwiek w ofensywie to jest ciężka, prawda? Cokolwiek robić w ofensywie jest niestety, jak masz 63 overa, ciężko. Wemby, super. Super Wemby. Dlatego też po raz kolejny, kolejny argument, dlaczego dobrze mieć Wembiego. Dla niego nigdy nie stracam jeszcze szansa właśnie z takim jakby zasięgiem jego. Goodwin to jest, więc troszeczkę muszę na niego uważać. Muszę właśnie troszeczkę uważać, jak gramy naprzeciwko Goodwina. Ten ball niestety. Ale ball się teraz myli. Jeremy Sochan przyblokowany. Co ten ball teraz w tym momencie zrobił? Piłka nasza. Czy możemy właśnie zrobić coś takiego? Wejście pod kosz potencjalnie tutaj. Jeremy. Ale tracimy piłkę. Dobra, wycofajmy jakkolwiek tą piłkę właśnie, żeby jeszcze... Jeremy próbuje. Nie wiem, czy to była dobra próba Jeremy. Właśnie. Od początku mi się to niezbyt podobało. Goodwin. Za późno, ale jeszcze może nie. Myślałem, że go zatrzyma Vassell. Niestety nie. Wemby, bo musiałem wykorzystać to. Chciałem sobie zrobić punkty, ale musiałem to wykorzystać, że Shayton do mnie podszedł, więc to oznaczało, że Wemby ma Goodwina przy sobie, więc musiałem właśnie to wykorzystać i musiałem podać do Wembiego. Bradley Beal. Goodwin próbuje. I się niestety nie myli. Chciałem bardziej właśnie mieć na wrazie czego tutaj Bradleya też przy okazji, jakby właśnie tam Vassell sobie z nim nie poradził. Miałem właśnie coś takiego w głowie, ale właśnie przez to stawiłem Goodwina. I niestety Goodwin to wykorzystał. Pas kolejny. Niestety nasz gracz, jak wchodzi pod kosz, to bez troszeczkę jakby pomysłu, tylko po prostu... A ta sfaulowany jest tutaj Okogi. Właśnie brakuje mi tego, co miał w NBA 2K23 nasz gracz. To jest może kwestia czasu, że właśnie wejścia pod kosz częściej kończy faulem niż... Bo jakoś zawsze ten nasz gracz potrafił tak się wejść pod ten kosz, żeby właśnie wymusić ten kontakt rywala, żeby był faul. Wemby, podaj nas szybko, właśnie tutaj, żebyśmy mieli jeszcze czas. Oddaję do Wembiego, bo coś czuję, że to by się podobnie skończyło, czyli właśnie by to się źle skończyło, krótko mówiąc, dla nas. Ciężko daje się wbić, dlatego oddajemy do Wembiego i może coś spróbuje Wemby. Najwyżej zbierze jeszcze potencjalnie. Ale nie trafia, no to było coś, co powinien wykorzystać. Keldon, nie trafia. Aj, szkoda, bo powinniśmy skończyć lepiej tą akcję. Faul na Bradley'u niestety. Za to właśnie ich często dzisiaj faulujemy. Za często ich zdecydowanie faulujemy. Aj, Keldon nawet nie rzucił. Ja myślałem, od początku chciałem zrobić coś takiego, że wejdę właśnie tutaj bardziej do narożnika, Wemby wejdzie do środka, podam do niego, a on tak był troszeczkę spóźniony. Ja też do niego tak naprawdę celowałem, to dałem analog w tą stronę, tylko po prostu gra pomyślała widocznie, że chcę do Keldona, chciałem do Wembiego podać, tylko że chyba troszeczkę za mocno przycisnąłem X-a, dlatego gra pomyślała, że ja chcę podawać do Keldona, chyba właśnie dlatego. No nic, koniec pierwszej połowy, przegrywam 55-60, więc to jest właśnie... Ten mecz wygląda tak, ten mecz powinien wyglądać tym w pierwszej odsłonie tak naprawdę, więc nie ma żadnego tutaj po prostu zaskoczenia. Zaskoczeniem było to, że to my pierwszy mecz wygraliśmy, a teraz jest po prostu ten mecz przebiega tak, jak powinien przebiegać, tak jak każdy się spodziewa, czyli dominacja Phoenix Suns. Najlepszym graczem Suns jest Durant po pierwszej połowie, a my jesteśmy najlepszym graczem Phoenix Suns oczywiście, więc taki mały pojedynek Durant, Kobe, to można tak nazwać, choć wiadomo, że jeszcze nie jesteśmy nawet blisko nie jesteśmy w ogóle levelu Duranta. Nie mówię oczywiście all time, bo all time wiadomo, że musimy zagrać wiele sezonów, ale tak jakby być no na takim samym obecnie poziomie, no to dalej jesteśmy bardzo daleko jeszcze do tego oczywiście.
Ale kwestia czasu i będziemy jednym z lepszych graczy. Teraz wejście pod kosz, które kończy się steelem. No, defensywa komputera jest w tym roku naprawdę na wysokim poziomie. Zdecydowanie na wyższym niż rok temu. I faul, no znowu, nasi gracze dzisiaj nie umieją trzymać rąk przy sobie, bo za dużo tych fauli mają sam, za dużo. Nie wiem, czy to może jest taki adjustment, który zrobili, że właśnie łatwo nas łapią na faule, no nie mam pojęcia, prawda, ale ewidentnie coś tutaj nie gra z tym, że tak mają dużo tych rzutów osobistych. I znowu, już polował Goodwin, już polował, ale nie wypolował tutaj, Łęba nie ma, trafia. No ten Goodwin właśnie, trzeba było się do niego tak jednak zrobić takie właśnie nastawienie inne, bo jednak to właśnie zauważyłem, co on robi od początku meczu, dlatego teraz musimy troszeczkę inaczej właśnie przy nim być, przy nim stać, nie mogę być za blisko. To jest, a jednak, faul na Sochanie. To jest faul na Sochanie. No naprawdę, to ile jest fauli przeciwko nam, to jest naprawdę niesamowite porównanie do poprzedniego meczu. Jest strasznie. Nie wiem, o co chodzi, ale nie wiem, czy właśnie nagle w tym meczu tak dużo tych fauli zbierają wszyscy. Bradley Beal. Bradley Beal nie będzie jednak rzucał. Goodwin. Jeszcze trafia. Nasz gracz jest naprawdę wolny. Nasz gracz jest strasznie wolny i to jest... To przeszkadza ostro. To przeszkadza ostro. Wejście teraz pod kosz, to jest faul. To ostro przeszkadza, prawda, jak wolny nasz gracz jest. Właśnie przy takiej okazji Goodwin dosłownie mnie zostawił w tyle tak naprawdę. To powinno wpaść, no to już padło na tyle blisko, bo że powinno właśnie wpaść i wpadło. To na pewno jest perfekcyjny release. Double-double pewnie kolejnie zgarniemy, no zakładam, że dwa punkty i jedną asystę jeszcze zdobędziemy, więc podtrzymałem przynajmniej serię double-double, bo chyba mamy piąty mecz, to jest, bo mamy rekord 2-2, to jest piąty mecz i będziemy mieli po pięciu meczach 5 double-double. Więc naprawdę to jest ciekawe, czy nie jest czasem rekord, może, nie mam wątpię, że to był już rekord, właśnie, czy jakikolwiek rookie w historii w pięciu swoich meczach pierwszych w karierze zdobył double-double. Goodwin rzuca. Trafia. Jonathan Goodwin. Nic, nie mam do niego, żeby nie zabrzmiał, to ja bym nie miał szacunku do niego, ale no Jonathan Goodwin, jak nam trafia taką trójkę, to naprawdę coś jest nie tak, coś jest nie tak. Każdy inny, no może każdy inny gracz nie, no ale gracze typu oczywiście Steph, czy inne gwiazdy NBA lub gość jakiś, no nie wiem, jakiś przeciętny gość, który ma dobre trójki, na przykład według mnie Buddy Hield bym powiedział, na przykład taki Buddy Hield, czy gwiazdy NBA, to jeszcze spoko, ale jak mi Jonathan Goodwin tak zabiera, tak trafia trójkę taką, naprawdę ewidentnie są w formie i to potężnie. Dziesiąta nasza asysta, Łęba nie ma, trafił tutaj trójkę. Ależ, no i to jest faul, naprawdę, i gdzie ja go dotknąłem tam, no nie mam pojęcia, gdzie go nawet tam dotknąłem. Ja się obróciłem w jedną stronę, on poszedł w drugą. Jak, gdzie miałem ten kontakt z nim? Dziwne, naprawdę. Nie chcę mówić jak na sędziów coś, ale naprawdę to nie, dziwne troszeczkę, bo nie wiem, jakoś tutaj na przykład nie widziałem zbytnio, żebym miał z nim kontakt na faul. Żeby w ogóle miał jakiś kontakt nawet możliwe. Dobra, piłka do nas i to jest wsad, więc mamy oficjalnie double-double. Nie wiem, właśnie niektóre rzeczy w tym meczu są naprawdę dziwne, jak właśnie ten faul na przykład. Ayton. Durant znowu ma za dużo miejsca, ale nie wykorzystuje tego. Nie mam w ogóle właśnie takiej prędkości, żeby tutaj... Tutaj właśnie mogliśmy spokojnie wejść pod kosz, gdyby nasz gracz miał jakąkolwiek prędkość. Oddaję do Sochana. Sochan, wykorzystaj to. Nie wiem naprawdę, jak tego Sochan nie wykorzystał. I jak tutaj też... Potencjalnie tutaj nie było kontaktu na przykład właśnie Duranta z Sochanem. Nie wiem, czy aby na odwrót było, to czy byłby odgwizdany faul. Ja się pod kosz jednak oddajmy piłkę, bo to nie ma sensu. Łęba nie ma, spróbuj Łębi. Nie trafia, ale zbiera. Teraz pada, super. Dobrze, tam powalczył Łębi jak najdłużej i ostatecznie mu się udało trafić. Kevin Durant. Jonathan Goodwin tym razem nie próbuje. Myślę, że patrz na to, jakie trójki trafił w tym meczu. Jaką jedną tą trójkę trafił, to powinien próbować częściej. Bradley Beal. Nie wpada, ale nie zbieramy. Dobra defensywa jednak i teraz zbieram. No dobrze, w końcu. Powalczyliśmy tutaj ostro i fani nam poszli w górę, bo to była naprawdę fajna sekwencja taka.
pokazaliśmy się z dobrej strony tutaj. Wejście pod kosz potencjalnie, tylko właśnie nasz gracz nie ma za dużej prędkości i jeszcze rzuca z pół dystansu, gdzie to miał być layup. Devin Vassell naprzeciwko tutaj Bradley'a Beala. Devin Vassell trafia ładnie. Timeout, Suns biorą. 15 punktów mają cały czas przewagi, cały czas mają komfortowe prowadzenie, ale timeout biorą. My jeszcze zostajemy tutaj, więc... jeszcze zostajemy właśnie. Prawdopodobnie pod koniec trzeciej kwarty lub na początku czwartej sobie usiądziemy. Kevin Durant na przykład Keldona. Keldon, dobra defensywa. Bardzo dobra defensywa. To jest Goodwin, więc muszę uważać właśnie. Wejście pod kosz, pięknie. Tutaj zostawił, Ayton był kompletnie jakby też, nie wiem, Ayton się skupił na Wembanyamie i mnie kompletnie tutaj zostawił i pozwolił mi dosłownie wejść pod kosz. Durant. Goodwin, wiedziałem, że będzie miał miejsce. Takie dobre zrobili screeny, że musiałem właśnie naprawdę znacznie szerszą drogę wziąć, tak można powiedzieć. A i to oczywiście to jest najgorsze też, że ja tego nie lubię. W tym samym momencie, co poprosiłem o piłkę, on mi akurat podał i gra myślała, że ja oddaję już piłkę, ale teraz właśnie Ayton tutaj oczywiście jest. Co ja zrobiłem w tym momencie? Nie chciałem tego robić, ale dobrze. Dobrze to wyszło ostatecznie i tutaj nie ma faulu, no nie wiem. Czasami właśnie mam wrażenie, że te kontakty, na przykład właśnie porównując to do mojego kontaktu z właśnie przedtem Goodwina, na przykład, że tutaj, że tam był faul, a tutaj nie było. Aj, Durant ma piłkę, oczywiście turnover dla nas. Bradley Beal. Screen od razu już idzie od Paul Bola. Bradley, dobra defensywa. Vassell zbiera. Wejście pod kosz i po raz kolejny jesteśmy tutaj szybsi od, co jest dziwne, ale jesteśmy szybsi właśnie tutaj od innych graczy. Choć może nie bardziej szybsi, ja po raz kolejny mam wrażenie, że po prostu Ayton mnie zostawił i bardziej się skupił na Wembanyamie. Czemu Wembanyama to robisz? Czemu? Czemu naprawdę? To było niepotrzebne kompletnie. Nikt ci nie kazał podwalać i zostawiać Aytona pod koszem. Nie wiem, o co chodziło. Co uderzyło do głowy Wiktorowi, że coś takiego zrobił? Naprawdę nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Bradley Beal to jest chyba gość, przed którym mnie mniej krył potencjalnie. Trójka. I wpadają. Wpada ta trójka, co jest dla mnie jest troszeczkę niespodzianką jednak, bo wiemy dobrze przecież nasz gracz. Jeszcze te trójki to jest amator, dosłownie jeśli chodzi o trójki właśnie, więc naprawdę fajnie. Fajny widok zdecydowanie. Bradley Beal. O, ależ mnie teraz, no zrobił mnie, nie ukrywam, niesamowicie. Byłem przekonany, że będzie rzucał. To jest, po pierwsze, jeszcze jakby nasz gracz miał jakąkolwiek prędkość i zwrotność, to może jeszcze dało się uratować. Tak to już byłem, już było po mnie. Znowu to robią. Ale... i tym razem też pada. Jak mnie tak zostawiają, to trzeba korzystać i korzystamy. Druga próba i druga celna trójka. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Bradley Beal, nie wiem, co oni będą kombinować. Na pewno będą... oj, Bradley rzuca z daleka bardzo właśnie. Tego... bo wiedziałem właśnie, że oni będą jakieś screeny robić. To nie wiedziałem właśnie sam dokładnie, jak się tutaj w miarę ustawić. Collins. Spróbuj Collins. Masz teraz Eubanksa w dobrej pozycji. Właśnie, o to chodzi. Pięknie. Mam 11 asystę. Eric Gordon. Się uważaj właśnie. Ball trafia. Niestety. Myślałem, że Jeremy go jeszcze w miarę zatrzyma. Trójka. I to jest trójka. Co za mecz. No, dla mnie trzy trójki trafić na obecną chwilę. To jest naprawdę duży sukces. Wiadomo, że na przykład pod koniec sezonu to ja będę oczekiwał pewnie z 5-6 co najmniej trójek trafiać na mecz, ale na razie, na obecną chwilę, to jest naprawdę sukces dla mojego gracza. Ball nie trafia.
I to jest z pół dystansu, ale celny jump shot. Pięknie, naprawdę pięknie. Aż gracz się w tej trzeciej kwarcie odpalił. On się odpalił dosłownie. Bradley nie powinien tego trafić i nie trafia. 76-67. No, jakby to był normalny mecz z rywalem, który nie jest taki mocny jak Suns, to bym powiedział, że właśnie daliśmy sobie szansę na to, żeby wygrać ten mecz, ale no jednak musimy być realistami i dalej nie... No wiadomo, że jak jesteśmy tak blisko, to się nie poddamy oczywiście, ale dalej musimy wiedzieć, jakie jest nasze miejsce, można tak powiedzieć, że nie jesteśmy takiego kalibru drużyną jak Suns, dlatego dalej oczywiście, jeśli przegramy, to przynajmniej właśnie po raz kolejny naprawdę się dobrze prezentujemy. Nie można powiedzieć, że zostaliśmy zniszczeni przez Suns. Nawet jeśli to przegramy, to właśnie się dobrze zaprezentowaliśmy, co mi wystarczy, prawda? Z takimi właśnie drużynami jedyne co chcę, to żeby pokazać, że chcemy powalczyć. I to właśnie zrobiliśmy, zdecydowanie. 85-71. Wracamy do gry. Devin Vassell ma jeszcze rzut jeden osobisty. I trafia. Kevin Durant. To jest właśnie kwestia tego, że mój gracz jeszcze wiadomo, że jest po pierwsze rookie, a po drugie nie trafia dużo trójek, dlatego właśnie te dwie trójki nam się udały, przez to, że raz nie kryli praktycznie w ogóle. Bo właśnie no, jak jest gracz, który nie wie się o nim dużo, czy w ogóle dobrze trafia trójki, no to wiadomo, że go nie kryją aż tak dobrze. Co mi teraz kryje? Teraz mnie Durant kryje. Czy to wpadnie? Aj nie, już niestety. No jednak, jak się jest w takim jakby gazie, może tak powiedzieć, no to warto próbować, więc... Właśnie, to jest taki hit check, czasami się na to właśnie mówi. Jak na przykład, załóżmy, gracz nagle przetrafi 3-4 trójki z rzędu, to po prostu próbuje dalej, bo właśnie to jest taki hit check, czy dalej da radę trafić. Keldon niestety nie trafia. Kevin Durant. Eric Gordon. Eric Gordon wchodzi powoli pod kosz. Kevin Durant. Kevin Durant, no to jest naprawdę niesamowite, jak on potrafi tę akcję kończyć. Jeremy. Goodwin tutaj jest, więc muszę wiedzieć, co robić. Jak jest Goodwin, to ja naprawdę muszę się tutaj dobrze trzymać. Jeremy, rzucaj Jeremy. Ale nie trafię niestety. Myślałem, że jak ma Goodwina, to wykończy. Niestety jednak się nie udało. Eric Gordon. A, liczyłem tego Steela potencjalnie. Ale Steel jest, tylko że Keldona. To nie jest dobry pomysł, to jest w żadnym stopniu nie jest dobry pomysł, żeby walczyć, żeby właśnie wejść pod kosz naprzeciwko Duranta. Ale teraz, za to jest co innego, tylko Wemby rzucaj, dobrze. No nie wiem, znowu mi się nie podoba, jak tam, czy tam nie było takiego kontaktu, żeby odgwizdać, no nie wiem. Takie miałem wrażenie przynajmniej. Musimy uważać właśnie tutaj na... Ja się wróciłem właśnie, bo zdałem sobie sprawę, że zostawiliśmy tutaj Duranta kompletnie pustego tam, więc to mogło się źle skończyć. Goodwin jest tutaj przy mnie, więc muszę po raz kolejny wiedzieć dobrze właśnie trzeba, jak właśnie to Goodwin mnie kryją, to dobrze wiem, że muszę praktycznie być cały czas w ruchu, bo inaczej to się może źle skończyć. Ależ blok Ball Balla i ten blok prosto wpada w ręce Goodwina. Dej pół minuty do końca. Eric Gordon. Durant. Eric Gordon. Eric Gordon. Ball. Nie trafia tutaj. Wemby zbiera. Po raz kolejny oczywiście musi być cały czas ruch tutaj. Wejście. Sochan. Nawet nie wiem, kiedy on tą piłkę stracił. To chyba był Goodwin. To jest właśnie ta defensywa komputera, o której mówiłem. Znikł nagle. Czasami wydaje się, że nie ma szans na tego Steela, a jest Steel. Goodwin. To już właśnie obawiałem, że Eubanks. Zostawiłem Bolbola niepotrzebnie. Tak, to był mój błąd. Niepotrzebnie, nie było sensu go tutaj zostawiać. Bo tam Jeremy w miarę był przy tym Eubanksie. To musi być asysta i to jest asysta. Nasza asysta nasza i punkty Jeremy'ego. Słuchaj, nie wiem które, ale punkty. Niecałe 2 minuty zostały nam do końca, dokładnie minuta 43 sekundy. Bradley Beal. Kevin Durant. Ayton właśnie tam musi na niego głębi doskoczyć. Durant. Okogie. Goodwin.
Nie wiem, czy to jest dobre podwalać krycie, bo... Ej, to nie naprawdę, nie wiem, czy to był dobry... Wiadomo, że to nie to było głównym błędem, głównym rzeczą, dlaczego oni zdobyli punkty, ale nie wiem właśnie po co było w ogóle tam podwalanie Goodwina, jakby... No nie wiem, czy to było... Bardziej odczułam to, że nie było to jako, że on jest groźny, tylko bardziej, że bał się tutaj może... nie, to Devin, czy nawet nie zauważyłem kto, bo nawet nie zwracałem na to uwagi, ale... Devin albo Keldon do mnie podbił, może po prostu nie zaufali mi, może bali się, że po prostu sobie ze mną poradzi. Wemby, super. A, chciałem dostać piłkę do Keldona od razu podawać. Devin, oddaję do nas. Bradley nie powinien mi aż tak atakować, dlatego właśnie tutaj luźno troszeczkę do niego podchodzę. Jeremy, na przykład Duranta, no i tu właśnie miałem mówić, że no tu już musi być faul, bo tu widać było tam, widać było to dotknięcie. Dwa rzuty osobiste, Sochan, pierwszy celny. I drugi też, więc 15 punktów straty. 50 sekund do końca. Jeszcze będziemy mieli jeden rzut w tym meczu. Jeśli byśmy potencjalnie trafili, ale choć nie wiem, czy będę próbował, nie będę wymuszał na pewno niczego. Illegal screen Gordona, bo potencjalnie, jeśli byśmy oczywiście trafili trójkę, no to moglibyśmy mieć pierwszy 30-punktowy występ w naszej karierze, ale nie będę niczego wymuszał na pewno. Też przy okazji właśnie, jeśli nie będziemy próbować, to na pewno mamy 100% skuteczność rzutów z dystansu, więc to też jest na pewno fajna rzecz oczywiście. No nie wiem, czy będę próbował, wolę, nie? To był czysty blok, naprawdę? Że on to trafił, że on trafił, to... To jest ta defensywa niesamowita, o której mówiłem, komputera właśnie po raz kolejny. To jest dla mnie niesamowite. Lee przy piłce. Eric Gordon już rzuca, wchodzimy pod kosz i mamy zbiórkę. No i nie będziemy oczywiście rzucać, więc kończymy ten mecz, przegrywając 15 punktami, ale ja jestem i tak dumny z naszej drużyny, że się postawiliśmy, bo tego nam nie można zarzucić. Wiedziałem dobrze, że przecież właśnie nie możemy oczekiwać od siebie, że dwa razy wygramy z Suns, no bo jednak musimy pamiętać, jakim zespołem jesteśmy i jakie mamy cele w tym sezonie. Na pewno nie mamy takich celów jak Phoenix Suns, to jest pewna rzecz, więc wiedziałem po prostu, że ten właśnie drugi mecz to będzie pewnie mecz tak, jaki powinien być pierwszy, czyli zwycięstwo Suns, ale i tak ja właśnie oczekiwałem tylko naszego zespołu i tylko chciałem, żebyśmy po prostu dobrze zagrali i nie mogli na siebie być złymi, że żebyśmy nie mogli być na siebie źli, że zagraliśmy źle, że się nie staraliśmy, bo się postaraliśmy, robiliśmy co mogliśmy. 27 punktów, 4 zbiórki, 12 asyst, 100% skuteczność rzutów z dystansu, 3-3, naprawdę fajny mecz od naszego gracza. Bardzo mi się podoba, jak wygląda nasz gracz w tym meczu. Ile tutaj punktów zdobywamy? Kolejne punkty. Zdobywamy troszeczkę tych punktów. Single game record. Aha, czyli właśnie tak. Dobra, więc spoko. 190 punktów zdobyte. No Wemby, jak widać, właśnie idzie też w górę, bo już nie ma 5000 równych, a ma 5140, więc właśnie tych aktywnych graczy będzie ciężko przebijać tak naprawdę. Bo oni cały czas właśnie grają i cały czas też są dobrzy. KD coś ma do powiedzenia prawdopodobnie o nas. A tym bardziej właśnie nie wiem, czy to jest jakby zbieg okoliczności, czy akurat właśnie przez to, że graliśmy niedawno z nim dwa razy. Jestem bardzo ciekawy, więc zobaczmy, co ma do powiedzenia KD. A, spoko. Zapytany był, czy będę bustem, czy jakby no po prostu, czy będę jakby nie wypalę taki, można tak powiedzieć, ale powiedział, że za wcześnie, żeby to oceniać, ale nie wiem, czy ja w ogóle nagle mam być bustem. Nie wiem, czemu właśnie, no, czy ludzie zapominają, że jestem w San Antonio Spurs? To, że mamy rekord 2-3, to nie jest zły rekord na start dla nas, bym powiedział, więc naprawdę nie wiem, czemu, bo do średniej chyba się mi nie mogą przyczepić, no bo przecież nasze średnie wyglądają dobrze, więc nie wiem, czemu nagle właśnie Durant mówi o tym. Czyli ewidentnie nagle coś się wydarzyło po tej porażce Suns, że uważają, że nie wiem, że mam słaby start kariery. No nie wiem, jeszcze tutaj Mark J. Spears ma coś właśnie do powiedzenia odnośnie naszego słabego niby startu w karierze. There's no way to sugarcoat this. MP has had a really trash start to his career. You know, the reality of this is, you know, we have no idea, you know, what kind of player MP is going to be in 5 years, let alone the end of the season. But, you know, these things take time.
Nie wiem, naprawdę. Jeszcze The Booker, choć widzę, że on chyba nic złego o nas nie powie. Mieliśmy trash start, trash career start, czy jakby, no nie, po prostu okropny, czy tragiczny start kariery. Naprawdę nie wiem, o co im chodzi. No nie wiem, naprawdę. To nie ma sensu. Naprawdę to nie ma sensu, ale jeszcze finalnie się o tym wypowiem. Jeszcze najpierw właśnie zobaczmy, co do Booker tutaj powie. He had a lot of hype coming in, so I'm sure that's a lot of pressure. He'll be alright. Pokaż, ja on po prostu powiedział, że mieliśmy właśnie, że dużo presji, więc właśnie teraz może nam przeszkadzać, ale że sobie poradzimy. Jeszcze Shane, naprawdę, co się wydarzyło, nagle tyle osób musi się wypowiadać o nas, nie mam pojęcia, prawda? Honestly, I feel for the guy. He's coming into the league with a ton of expectations. It's hard for a young guy, but he's got skill though. He's gonna be alright. Tyle? Tak, tyle. Shane właśnie też powiedział, że nam współczuje troszeczkę, że właśnie mamy duże, oczywiście, no duże oczekiwania mają wszyscy do nas, ale ja naprawdę nie wiem, o co im chodzi, bo przecież nasze statystyki po pierwszych 5 meczach wyglądają następująco. 23,6 points per game, nieco ponad 2 zbiórki na mecz, 12 było asyst na mecz. No nie wiem, naprawdę, nie wiem, o co im chodzi. Naprawdę nie wiem, to jest tak dziwne, to jest tak dziwne i głupie, naprawdę. Przecież nasz gracz gra, jak ktoś może się przyczepić do takich liczb przez Rukiego. W pierwszych 5 meczach to naprawdę ja nie mam pojęcia, jakie oni mogą mieć oczekiwania. Co oni oczekują, że ja będę wyrzucał 30-punktowe triple-double? Jakieś, nie mam naprawdę pojęcia, o co chodzi. Bo też rekord 2-3 z Spurs na sam start, z czego zwycięstwo z Phoenix Suns Super Teamem, to naprawdę też jest zły rekord. Nie wiem, naprawdę, to nie ma sensu, nie ma to dla mnie kompletnie sensu. Mogą się przyczepiać do mnie, jakbym zagrał źle. Mogą się przyczepiać, jeśli byśmy, nie wiem, mieli rekord 0-10, ale nie ma obecnie powodu, żeby się do mnie przyczepiać, więc nie, naprawdę. Jakbym przed graczem NBA się nie przyczepiał, ten Mark J. Spears, naprawdę, jego nie rozumiem, o co mu chodzi, naprawdę. Że mieliśmy, naprawdę, jeśli według mnie Wembanyama zacznie tak, że, no bo asyst nie, ale na przykład załóżmy, że jeśli Wembanyama po pierwszych 5 meczach będzie wyrzucał 23,5 punkta i na przykład 12,5 zbiórek, to naprawdę czy ktoś będzie mówił, że ma słaby start i będzie miał na przykład rekord 2-3, no chyba dla nikogo to nie będzie słaby start dla Wembiego. Nie wiem, prawda, to jest naprawdę głupie i bezsensowne, naprawdę, co się dzieje jest naprawdę dziwne, ale już mniejsze z nimi, nie będziemy się nimi interesowali oczywiście aż tak. Co jeszcze tutaj mamy właśnie do zrobienia? Co mamy tutaj właśnie do zrobienia potencjalnie? Na social mediach mamy właśnie tutaj, te rzeczy zobaczyliśmy. No, to jeszcze jakieś wiadomości, Chris Brickley. Oczywiście możemy właśnie do Brickley'ego wpaść w każdym momencie, żeby sobie potrenować. Ale oczywiście tego nie będzie robić. Hendrik Skop, widzę to. Hendrik Skop, tutaj mam jakiś quest. Hendrik Skop to nie była osoba, która była w NBA 2K21 chyba? Tak, bo w 2K... Mam wrażenie, że w 2K20 tu nie mieliśmy żadnego rywala. W 2K23 oczywiście był Shep Owens, a w 2K21 jak ja jeszcze nie nagrywałem, ale grałem sobie, to mam wrażenie, że właśnie Hendrik Skop był naszym rywalem tam wtedy jakby. Czy naszym przyjacielem, bo po prostu osoba, która też tam była, więc to jest na pewno ciekawe. Może gdzieś tutaj Shepa Owensa spotkamy. Ciekawe, ale myślę, że w tym momencie właśnie będziemy kończyli, choć jeszcze attribute upgrades. Znowu zapomniałem, co ostatnio robiłem. Kompletnie zapomniałem, co ostatnio robiłem. Nie pamiętam szczerze, co ostatnio robiłem, więc sobie zacznę tutaj. Choć nie wiem, w sumie, czy na pewno tutaj. Dobra, zacznijmy sobie tutaj. Po raz kolejny właśnie będziemy... Zapomniałem się kompletnie, na czym skończyłem, ale dobra, właśnie muszę teraz patrzeć na pewno przed startem odcinka, poprzedni odcinek muszę patrzeć właśnie, na czym stopowałem tutaj właśnie. Czekałem na 64 overalla, kiedy nam to bije, teraz na to wbiło, więc mamy 64 overalla, czyli skończyliśmy dzisiaj na perimeter defense, to jest chyba, po interior defense, to mi się wydaje. Tak, więc będę musiał pamiętać, że właśnie w następnym odcinku
zacząć od Steela po meczu. Choć nie wiem właśnie w sumie, ale nie, myślę, że następny odcinek to będzie mecz, to będzie właśnie mecz też. To będzie, z kim mam teraz mecz? Z Raptors. No myślę, że tak, mecz u siebie, Frostbark Center. Myślę, że właśnie następny odcinek to będzie, to będziemy grali ten mecz, a właśnie po tym odcinku, czyli za dwa odcinki myślę, że będziemy znowu robili questy, więc tak to wygląda. W tym momencie będziemy kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!